Schemat obliczeniowy dla krochwi umożliwia wymiarowanie krochwi w systemie dachów płaciowych, jednopłaciowych lub dwupłaciowych o symetrycznym układzie przeciwległych płaci. Obliczenia mogą być oparte na jednym z wielu predefiniowanych szablonów: krokiew dwupodporowa, trójpodporowa, krokiew dachu pulpitowego, dobudówka lub dobudówka pod okapem. Typ dachu przyjęty do obliczeń odgrywa bardzo istotną rolę ze względu na obciążenia środowiskowe, typu śniegu oraz wiatr. Projektant może dokonać wyboru spośród czterech dostępnych opcji: dach dwuspadowy, dach pulpitowy, dach typu dobudówka, dach typu dobudówka poniżej okapu sąsiadującego dachu. Obliczenia krochwi można wykonać jedynie dla przekroju prostokątnego. Dla takiego przekroju można stosować materiały z drewna litego lub klejonego. Krochwie mogą być wykonane również z płyt drewna klejonego krzyżowo CLT. Dodatkowy moduł STAL umożliwia rozszerzenie możliwości obliczeniowych o kształtowniki stalowe typu dwutowownik, cełownik czy też rura. Lokalizacja krochwi na połaci dachu wpływa na kilka aspektów. Krochwie na okapie szczytowym pracują w warunkach drugiej klasy użytkowania, z kolei krochwie wewnętrzne w pierwszej klasie użytkowania. Ma to wpływ na wartości współczynników modyfikacyjnych: krochiew okapowa, krochiew wewnętrzna. Obciążenia środowiskowe odgrywają kluczową rolę w wymiarowaniu krochwi. Kluczowe są przede wszystkim wartości obliczeniowe, lecz nie tylko. Obciążenie płaci śniegiem będzie inne przy uwzględnieniu nawisu śnieżnego na okapie oraz możliwości zsuwania się śniegu po połaci. Sposób oddziaływania na dach zamkniętego budynku jest odmienny niż dla otwartej na wiatr altanki. Podstawowy układ składa się z dwóch podpór: murłaty oraz płatwi kalenicowej. Projektant może wprowadzić dowolną ilość dodatkowych punktów podparcia w postaci płatwi pośrednich, zarówno w obrębie budynku, jak i poza nim. Płatwie mogą mieć przekrój prostokątny lub prostokątny z fazowaniem. Płatwie można ustawiać pionowo lub rotować do płaszczyzny. Standardowe oparcie krochwi na murłacie, płatwi pośredniej czy też płatwi kalenicowej realizowane jest za pomocą zaciosu. Sztywność płatwi pośredniej wpływa na wyniki obliczeń krochwi, dlatego jest ona uwzględniana w obliczeniach i określona poprzez podanie maksymalnego rozstawu między punktami jej podparcia. Obciążenia własne, takie jak ciężar konstrukcji oraz zabudowa płaci dachu, wyznaczane są automatycznie na podstawie parametrów zapisywanych w bazie materiałowej. Projektant ma możliwość zastosowania dodatkowych obciążeń w postaci sił lub momentów. Może zastosować obciążenia skupione, liniowe lub nawet powierzchniowe. Obliczenia elementów konstrukcji można ze sobą łączyć. Obliczeniowe reakcje podporowe krochwi mogą stanowić obciążenia dla płatwi pośrednich i kalenicowych. Powiązanie powstaje poprzez wskazanie pozycji obliczeniowej oraz właściwego węzła konstrukcji. Można określić, w jakiej formie zostanie zrealizowane obciążenie siły skupionej lub obciążenia liniowego. Wyniki obliczeń prezentowane są w formie tabelarycznej jako stopień wytężenia materiału. Dla ułatwienia doboru optymalnego przekroju podane są wyniki dla przekrojów pochodnych w stosunku do bazowego. Dodatkowym ułatwieniem jest kolorystyczne oznaczenie wyników: czerwony, zielony, żółty. Dla przyjętego przekroju określony jest dozwolony rozstaw krochwi. Optymalizacji można dokonać poprzez zmianę przekroju lub rozstawu krochwi. Program generuje raporty obliczeniowe w formie dokumentów tekstowych. Projektant ma do wyboru kilka formatów. Zakres informacji w raporcie można określać
na czterech poziomach szczegółowości: skrócony, standardowy, szczegółowy, bardzo szczegółowy. Wyniki obliczeń można przedstawiać w formie dokumentacji rysunkowej w formacie DCAD-2D lub DXF. Rysunki mogą zawierać informacje obliczeniowe, wykresy sił wewnętrznych, linii ugięcia, obciążenia oraz reakcje podporowe. Program generuje również rysunki warsztatowe ze szczegółowym wymiarowaniem elementu dla rzemieślnika. Dziękuję wszystkim za uwagę i życzę przyjemnej pracy w programie.